jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, panie? On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: czyżbym ja, rabbi? Odpowiedział mu: tak, ty. Ta Ewangelia mnie denerwuje, dosłownie, bo kiedy widzę Jezusa, który jest razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami i mówi do nich: jeden z was mnie zdradzi, a potem oni niepewnie rozglądają się po sobie i pytają: chyba nie ja, panie? To znaczy, że mają sobie coś do zarzucenia, że nie mają zaufania zarówno względem wszystkich, którzy są w wieczerniku, jak i przede wszystkim nie mają zaufania względem siebie. I to podnosi ciśnienie. I tak naprawdę, gdyby ta deklaracja Jezusa by została wypowiedziana na początku ewangelizacji, od razu po ich powołaniu, to pewnie by wszyscy deklarowali swoją wiarę, swoje pełne zaangażowanie, a już po pewnym doświadczeniu bycia z Jezusem już tacy pewni nie są. I sam tego doświadczyłem, bo kiedy szedłem do seminarium, to miałem przekonanie, że ode mnie to się wszystko zacznie, taka prawdziwa ewangelizacja, że ja z różnymi sobie rzeczami poradzę. A dzisiaj już twierdzę inaczej, bo mam doświadczenie swojej słabości, swojej nieudolności, że mimo tego, że bardzo chcę iść za Jezusem, to jednak nie wszystkie wątki mi się ze sobą kleją. Po prostu czuję, że upadam. I dlatego tak bardzo denerwuje mnie ta Ewangelia. I wiem, że w trakcie niej łatwo by było teraz obwinić Judasza i powiedzieć, jaki to niezły i niedobry i dlaczego on zdradził, jak on mógł. Ale zamiast tego, lepiej w trakcie jej czytania pomyśleć o Kościele, o jego aktualnym stanie, o tym, że on składa się po prostu z ludzi. Z ludzi, którzy mają swoje historie, którzy mają wzloty, upadki, którzy mają swoje dobre cechy i demony. Ich po prostu pokochać. I to wydaje się najtrudniejsze w wierze. Pokochać Kościół w jego ludzkim wymiarze. Nie jest sztuką przekreślić wszystkich, dlatego że Jezus jest zdradzany. Nie. Z jednej strony trzeba zaakceptować ludzi niedoskonałych, grzeszników, ze mną na czele, którzy są w Kościele, a obok tego jasno nazywać grzech grzechem. Tak jak Jezus, który jak został zapytany przez Judasza, czyżbym ja, rabbi, to Jezus mu odpowiedział: tak, ty. I wiem, że połączenie tych dwóch podejść jest trudne, bo albo chcielibyśmy być tymi konsekwentnymi radykałami, którzy zbyt bardzo przejęli się powiedzeniem diabeł tkwi w szczegółach, albo chcielibyśmy być takimi tolerancyjnymi byle jakościowcami, którzy zgadzają się na wszystko, no bo przecież trzeba siebie kochać. Tak, trzeba siebie kochać, ale grzech nazywajmy grzechem, zdradę zdradą. I mówmy za Jezusem: biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Nie dlatego, że chcemy się nad nimi pastwić, tylko że chcemy tak sobie zobrzydzić grzech, aby nie chodzić jego ścieżkami. Judasz sprzedał Jezusa za bardzo małą kwotę. Dlaczego nie targował się o większą? Dlatego, że nie chodziło mu tylko i wyłącznie o pieniądze, ale również poczuł się zagrożony jako uczeń mistrza, który jest oskarżony. Dlatego chciał wyjść całkowicie z tej niebezpiecznej sytuacji. 30 hebrajskich szekli to kwota, którą trzeba by było zapłacić za 4-miesięczną pracę niewykwalifikowanego robotnika, jak również jest to suma, którą trzeba by było zapłacić, gdyby w trakcie wypadku został zabity, zginął niewolnik. Zresztą te 30 srebrników, ta liczba 30 jest bardzo symboliczna. Zobaczmy.
Brandstetter cytuje żydowskie przysłowie, według którego 30 zalet charakteru winno cechować kandydata do korony królewskiej. Jezus zaś był traktowany jako taki kandydat. 30 lat miał Józef Egipski, gdy stanął przed Faraonem. 30 lat miał Dawid, gdy stał się królem całego Izraela. I 30 dni trwała żałoba po śmierci Mojżesza. Bardzo zaciekawiło mnie to, co się stało z zapłatą za wydanie Jezusa. Otóż Judasz oddaje te pieniądze, wiesza się, a później arcykapłani nie chowają tych 30 srebrników do skarbca świątyni, ponieważ były one nieczyste, tylko za tę kwotę kupują pole garncarza, aby mogli być tam chowani cudzoziemcy. Więc na wydaniu Jezusa nikt się nie dorobił, a nawet więcej, pewne osoby na tym zyskały, ci cudzoziemcy, których nie miano gdzie pochować. I to mi pokazuje, że śmierć Jezusa nie tylko odkupia świat, ale również zmniejsza pewną ludzką nieuczciwość. I płynie z tego bardzo prosty wniosek, że każdy chrześcijanin, który odwołuje się do śmierci Jezusa, prosi poniekąd o wszechmoc Pana Boga, aby On porządkował świat według swojego zamysłu. W dniu, kiedy dowiadujemy się o zdeprawowanym sercu Judasza, postarajmy się oczyścić nasze serca. Odczytajmy z wiarą akt osobistego poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu według świętej Małgorzaty Marii Alacoque i poprzez niego pokażmy Jezusowi, że chcemy być mu wierni. Ja oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa, moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to serce. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać. Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. O serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. O serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał o Tobie, ani był odrzucony od Ciebie. Oto błagam Cię przez Twoją dobroć. Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.